18 czerwca wspominamy świętą Elżbietę z Szynał, dziewicę. Elżbieta urodziła się około roku 1129, zapewne w niemieckim Bonn. Pochodziła ze znakomitej rodziny. Była jeszcze dzieckiem, kiedy pobożni rodzice, ówczesnym zwyczajem, oddali ją na naukę i wychowanie do klasztoru benedyktynek w Szynał nad Renem. Tu pozostała na zawsze. W roku 1147, jako 18-letnie dziewczę, przywdziała welon zakonny, by niedługo potem złożyć śluby. Po 10 latach została wybrana na mistrzynię nowicjatu, a potem na przełożoną. W 5 lat po wstąpieniu do klasztoru Elżbieta zapadła na ciężką chorobę, którą znosiła przez 12 lat z heroiczną cierpliwością. Kiedy cierpienia się wzmagały i nie mogła chodzić o własnych siłach, wykorzystywała cenny czas na słodką modlitwę z Bogiem. Obdarzona darem kontemplacji, doznawała objawień Pana Jezusa, Matki Bożej i świętych pańskich. Obdarzył ją Bóg także darem proroctwa. Jej wizje miały wpływ na mariologię i religijność średniowiecza. Korespondowała ze znaną mistyczką, świętą Hildegardą z Bingen, doktorem Kościoła. Kiedy Elżbieta umierała 18 czerwca 1164 roku, miała zaledwie 35 lat. Została pochowana w opactwie świętej Floryny w Szynał. Do Martyrologium Rzymskiego wpisał ją w roku 1584 papież Grzegorz XIII. W 1632 roku relikwie Elżbiety zostały w czasie wojny 30-letniej sprofanowane i zniszczone przez protestanckich Szwedów. Zachowała się jednak szczęśliwie relikwia głowy świętej Elżbiety. Święta zostawiła po sobie bogatą korespondencję. Naglona nadprzyrodzonymi wizjami, pisała do biskupów w sprawie reformy Kościoła. Jej listy zebrał starannie i opublikował jej brat, Egbert, który był opatem klasztoru. Jest patronką osób cierpiących na depresję, wzywana w obronie przed pokusami. W ikonografii przedstawiana jest w habicie benedyktyńskim jako zakonnica doświadczająca wizji. Jej atrybutem jest księga, pastorał i krzyż. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Elżbietę, dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miłości.